3 kwietnia. 39 dzień wojny. Ostatnie dni w naszym mieście były spokojne. Rozbrzmiewają tylko syreny. Dzięki Bogu nie ma nalotów rakietowych. Wracamy do normalnego życia. Pozostają jednak obawy przed kolejnymi bombardowaniami. Teraz pojawia się coraz więcej informacji o brutalnych mordach na ludziach w rejonie Kijowa. To boli, że człowiek może być tak ślepy. Dzisiejsza Ewangelia mówi o grzesznej kobiecie. Zostaje ona postawiona przed Chrystusem na publicznym procesie, a nawet chcą ją wykorzystać, aby zdyskredytować Jezusa. Uderza mnie sposób, w jaki Jezus traktuje grzeszników. To jest Jego postawa także wobec mnie. Jego reakcja na grzesznicę właściwie ją uzdrowiła. Po spotkaniu z bezwarunkową miłością życie człowieka się zmienia. Rośnie na naszych oczach. Uderzył mnie szacunek, z jakim Jezus potraktował grzesznika. Ten, który nie miał grzechu, nie upokorzył tego, który został złapany w grzech. Jezus nigdy nas nie poniża ani nie dewaluuje. To jest diabelska rzecz. Jestem przekonana, że akceptacja osoby może być kluczem do zmiany. Serce, które jest wypełnione Bogiem, patrzy Bożymi oczami na wszystko i wszystkich. Czy osoba, która ma prawdziwą relację z Bogiem, potępi grzesznika? Przecież grzech jest rzeczywistością każdego człowieka, każdego chrześcijanina. Bardzo szybko potępiam kogoś, kto czyni zło. Nie jest to takie proste w pewnym momencie zatrzymać swoje myśli i słowa, nie osądzać innych, nie wyciągać własnych subiektywnych wniosków, które są jednostronne. Nigdy do końca nie poznam przyczyn działania danej osoby. Jezu, przebacz mi wszystkie osądy bliźnich, które dokonały się na moich ustach i w moim sercu. Naucz mnie patrzeć na siebie i innych Twoimi oczami.